Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. A dzisiaj pierwszy odcinek z serii o wyprawach, w których będziemy szukać sobie owadów na łonie natury. Ale nie tylko owadów, ale również innych ciekawych stworzeń oraz przyrodniczych ciekawostek. Więc dzisiaj w okolicy mojej działki, tutaj w okolicy Przemszy i Trójkąta Trzech Cesarzy, poszukamy sobie owadów, świętując nadejście 1 maja, czyli takiego miesiąca wiosennego. Rusałka kratkowiec, siedząca sobie właśnie tutaj na tych roślinkach. Ciekawostką dla tego motyla jest to, że osobniki, które żyją wiosną, są inaczej ubarwione od tych, które żyją latem, w zależności od tego, jak właśnie przebiega cykl dnia i nocy dla gąsienic. Pszczoła, która sobie zapyla tutaj kwiatki. Pszczoły bardzo są ważnymi owadami, bardzo dużo roślin nam zapylają, dlatego należy je szanować. Pszczoła zbiera sobie na woreczki, na nogach pyłek, a potem zabiera je do ula. Biedronka, siedmiokropka, teraz bardzo rzadki już, no nie bardzo rzadki, ale rzadszy niż kiedyś gatunek ze względu na pojawiającą się biedronkę azjatycką, która jadła jej larwy oraz jaja, więc bardzo ciekawy okaz. A tutaj pluskwiaki, ale nie są to ani tramwajarze, tylko jakieś właśnie ciekawe pluskwiaki, które żyją sobie na takiej popularnej roślince, która występuje właśnie nad tą rzeką, na wałach. I właśnie nie wiem, co to jest, ale wiem na pewno, że tutaj te robaczki kopulują. Ważka, jedna z pierwszych ważek, którą udało mi się zaobserwować. Taka czerwona ważka, równo skrzydła, tak jak na przykład świtezianka, co charakteryzuje te ważki, to że one właśnie mają skrzydła równej długości. I tutaj mamy również rzekę pokazaną. A tak to mniej więcej wygląda. Na tym wybrzeżu było dużo pająków, ale niestety nie udało mi się ich nagrać, ponieważ bardzo szybko biegają. A tutaj właśnie na wodzie pokażę Wam pluskwiaki wodne, które nazywają się nartniki i utrzymują one się na wodzie za pomocą napięcia powierzchniowego. One są drapieżne i zjadają takie owady, które właśnie na wodę spadną. Wszędzie te kropeczki, które tutaj widzicie, to są właśnie unoszące się na wodzie nartniki. A propos pluskwiaków wodnych, będzie kolejny odcinek, ale o tym więcej na koniec filmu. I te nartniki właśnie na tej wodzie się unoszą. Tutaj zmierzam właśnie do bielinka, ale bielinek mi ucieka, a za to mam dla Was złotoka, który gdzieś tam jest owadem nocnym i szuka sobie teraz kryniówki. Złotoki zimują w naszych domach, są wtedy brązowe, ale w sezonie stają się zielone i właśnie żyją na dworze. Zjadają mszyce, bardzo też pożyteczne. A tutaj siedzi sobie motyl bardzo charakterystyczny dla Polski i jest to rusałka pawik. Zaraz rozłożę skrzydła, gdzie będziemy mogli zaobserwować jej bardzo charakterystyczne oczka, mające na celu odstraszanie drapieżników. O, teraz właśnie. Wygrzewa się na słońcu, motyle potrzebują słońca też, aby móc prawidłowo się rozwijać. Muszą się wygrzać, żeby mieć dużą temperaturę ciała. A teraz co tu jeszcze złapałem dla Was? Zorzynek grzeżuchowiec, też jeden z motyli. Tutaj go tak trochę zgodałam, żeby pokazał nam swoje skrzydła, tak lekko było widać. I motyl też często występuje nad wodami, gdzie rosną jego rośliny żywicielskie, jakieś rzeżuchy i rodziny, rośliny w takim stylu. A tutaj mamy takiego owada, który upodabnia się wyglądem do pszczoły i właśnie dlatego, żeby odstraszać drapieżniki. Taki powszechny rodzaj mimikry, tutaj znowu zorzynek, bardzo ładne wzory, takie zielonkawe na skrzydłach. I ten owad właśnie, ta bujanka, bo tak się na te owady mówi, to jest tak naprawdę muchówka i teraz można zobaczyć, jak tą swoją długą ssawką spija owad nektar, a zwłaszcza z tego powodu, że ma tą ssawkę taką długą, może czasami nawet spijać taki nektar w locie. A tutaj płoszczyca szara, czyli podwodny bardzo duży pluskwiak, który nazywany jest skorpionem wodnym. O nim więcej w kolejnym odcinku.
kiedy to w tym odcinku właśnie zaaranżujemy sobie terrarium. A dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć! Oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz kliknięcia łapki w górę pod tym oraz pod innymi filmami. Cześć!